Bardzo lubię myśleć o sprawach wiary, o sprawach Ewangelii, o różnych duchowych rzeczach, ale to niemyślenie jest sposobem, do którego Pan nas zaprasza, abyśmy Mu się przydali, abyśmy się światu przydali, aby poprzez nas Boża miłość mogła zakrólować. To nie jest głównie nacisk położony na myślenie, ale na działanie. Nawet w tym dzisiejszym obrazie czytamy o człowieku, który wziął ziarno gorczycy i posiał. Dwa gesty. Więc jakie działanie podejmujesz, które ma szansę współdziałać z mocą Boga?